Zawsze jest jakiś problem, który trzeba rozwiązać na poziomie koncepcji. Czasem jest to problem czysto wizualny, innym razem funkcjonalny. Wtedy zastanawiam się, co zrobić, by to działało, a przy okazji nie wyglądało źle. Mam mnóstwo przeróżnych narzędzi i bardzo ważną częścią mojej działalności jest odpowiedni dobór tych, które wykorzystam. Formy odlewnicze, kroje odzieżowe, fotografie. Dosłownie wszystko. Ekscytują mnie zadania, w których możliwe jest wykorzystywanie wielu mechanizmów, zarówno programów komputerowych, jak i zdolności manualnych. Jestem w ciągłym ruchu, szukam więc rozwiązań, które za mną nadążą. Sprzęt, na którym pracuję, nie może mnie wiązać gabarytami i kablem z jednym miejscem. Musi być jednak bardzo wydajny, szczególnie gdy realizuję kilka projektów jednocześnie. W ramach testu Studio Booka połączę siły z Rybskim. On również jest artystą wizualnym. Wspólnie przygotowaliśmy koncept kreatywny, który pozwoli nam połączyć nasze obszary twórczości w jedną całość. Projektowanie zaczyna się od koncepcji. Gdy już ją wypracuję, przechodzę do researchu. Szukam prac na podobny temat, inspiracji, pomysłów, wszystkiego, co mogę wykorzystać, aby stworzyć dzieło, z którego będę zadowolony. Potem zaczynam tworzyć modele i kompozycje. Narzucam na nie tekstury i oświetlam. Następnie całość renderuję i podrasowuję w Photoshopie albo After Effects. To jasne, że do wszelkich działań wizualnych na komputerze potrzebna jest bardzo mocna karta graficzna i procesor. Istotna jest też ilość pamięci RAM i szybkość dysku. Bez komputerów nie byłoby grafiki 3D. Im są one mocniejsze, tym lepsze efekty możemy osiągać. Dlatego tego typu sprzęt jest absolutnie kluczowy dla mojej pracy. Jest nie tylko jej narzędziem, ale także bazą, źródłem wiedzy i inspiracją. Zulu Kuki i ja będziemy testować Studio Book Asus w złożonym projekcie. Nasz plan zakłada połączenie jego pomysłów na fotografię z moim warsztatem graficznym.